Jesteś gotowy na przeżycie czegoś wyjątkowego? Jeśli myślisz, że już widziałeś i słyszałeś wszystko, to się mylisz. Podstęp Podcast, czyli podcast w ciemno. Rozmowy od ludzi dla ludzi. No nareszcie głos. No ciekawe, ciekawe. No, co to znaczy szczęśliwie dla ciebie? Poczekaj. Jak byłem dzieciakiem, to wpadłem do kotła z THC. Jakże? Pojechać kurą. A co cię w muzyce ruszało tak najbardziej? Tak jak miałeś, nie wiem, 10, 11, 12 lat. Z komiksu wypadłem. Tak, ale za to pojemność! Chciałabym mieć twoją! Żeby dało się! Troszeczkę tak. A co będziesz robił kiedyś? Co będę robił kiedyś? No, zapiszę, zapraszamy. Jesteście sami, bez nikogo. Czyli tu. Tak. Dana. No nareszcie głos, bo już myślałam, że cisza mnie przeniesie. Witam bardzo serdecznie. No bardzo serdecznie cię witam. Długo żeś tutaj się, że tak powiem, doczłapał, wywał. Był. Przepraszam, co troszeczkę tak? Musiało to potrwać jednak. A ktoś wszystko. Cię przywiózł, czy sam się przywiozłeś? Przywiózł mnie taki pan, który... Był silny. Był duży też. A też? Też był duży. Masz coś dużego zdecydowanie gdzieś w ogóle wokół siebie? Jestem duży. Jesteś duży, ale myślisz o tej zawartości przestrzennej, czy o zawartości... intelektualno-emocjonalnej? Myślę o zawartości cielesnej. Aha. A będą proporcje zachowane z ciągiem dalszym? Postaramy się. Słuchaj, na razie będą mówić głosy. Mhm. Taką sobie konwencję przyjmujemy. Zobaczymy, okay. Jak nam się to będzie sprawdzać. Oczywiście w każdej chwili, jeśli dokonasz przemyślenia, czy zacznie ci być niewygodnie, czy niewystarczająco fajnie w tej konwencji, możesz dokonać aktu zmiany, czyli okay. Po prostu możemy rozwalić sobie tę przysłonę, ale może się okazać, że tak jest zupełnie fajnie. Tak. Jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać? Aleksandrze. Aleksandrze Wielki. Zgadza się? No nie do końca. No powiedziałeś, że jesteś duży, no to mogłam sobie... Jestem duży, ale raczej z tą postacią mimo... Wolałbyś tak, oczywiście to było. No tak, ale Aleksander, niech będzie Aleksander. Dobra, Aleksandrze. I mówią do ciebie Aleksander? Ktoś mówi w ogóle tak do ciebie? Tak. Całym i takim imieniem pełnym? Tak. Aleksandrze. Tak. Słuchaj, bo tak pomyślałam sobie, że szczęśliwie dobrnąłeś i tak przyszło mi do głowy, żeby zapytać cię od razu tak z grubej rury, co to znaczy szczęśliwie dla ciebie, tak w ogóle? Jest coś takiego? Co to znaczy szczęśliwie dla mnie? Szczęśliwie, szczęśliwy, szczęście, takie pojęcia w ogóle chodzą ci po głowiu? Oczywiście, że po tak. Głowiu? No to oczywiście, powiedz, że tak. Powiedz trochę. Szczęście tak. Jest dużą częścią mojego życia, ponieważ mogę się nazwać szczęśliwym człowiekiem. Mam kochającą osobę obok. Aha. Mam swoje pasje. O. Mam super ludzi dookoła. No może, że tak powiem, pozytywem nie napawa całe otoczenie polityczne i to, co się dzieje teraz, ale jednak doceniam to dobro, które w moim małym świecie egzystuje i mogę się nazywać szczęśliwym człowiekiem. O. Wiesz co, to jest bardzo fajnie, kiedy wystarczy nam aż tyle i tak można by powiedzieć tak niewiele, żeby tak mogło być, szczególnie ten element już poza takimi osobistymi emocjami, jak powiedziałeś o osobie kochającej i osobach jakoś akceptujących nas samych, w twoim wypadku ciebie, jest to dookoła, to, że możemy robić coś, co jest naszą pasją, a czasem nawet to się może wymsknąć fajnie, że możemy też z tego poniekąd żyć. W związku z tym możemy powiedzieć, że nie pracujemy,
że nie musimy nic specjalnie dziwnego wyprzedzać. Ja do końca nie lubię tego określenia jednak, bo lubię wypośrodkowane określenie, czyli poniekąd też praca normalnie, nazwijmy tak, to ale nazywasz to pracą? To, oczywiście. To tak robisz? Tak, oczywiście. Że to jest w takich kategoriach... Tak, ale w sensie nie, no właśnie nie do końca w kategoriach pracy. Nazywam to pracą, jest to moja pasja. Tak, nie żadne wyrobnictwo, oczywiście, tak. Oczywiście, jest to jakby bardzo ważna rzecz mojego życia i jakby tak na pół to trochę dzielę, na takiej zasadzie. Więc pod... Ja też nie musiałem nigdy normalnie pracować tak naprawdę, więc... A normalnie to znaczy? W sensie nie zarabiając ze swojej pasji, o. Na takiej zasadzie. Zawsze to było związane z tym, co tam. Od samego początku, kiedy musiałem zarabiać na siebie, zarabiałem ze swojej pasji, tak jakby, więc nigdy nie musiałem podjąć tak, jak to się mówi, normalnej pracy. Aha. Czyli normą nazywamy coś, co dla nas nie byłoby normalne. Nie do końca. Normalna praca, czyli murarz, tynkarz, akrobata, sprzedawca urzędnik. W sklepie, urzędnik. Od 8 do 19, czy tak. 17, tak, a potem from już 9 to 5. Tak dalej. Tak, czyli jakby taka zajętość pracą właściwie kreatywnie cały czas, ale oczywiście w jakiś sposób usankcjonowana, no bo wiadomo, że no, trzeba profesjonalnie podchodzić do różnych zagadnień. A powiedz, a tak, ponieważ ja nie mam pojęcia, kim jesteś, zaraz się to pewnie okaże, co, jaki był imperatyw tego czegoś, czym się zajmujesz i co to w sumie jest? To może się podłączę do tego jakoś? Jest to... A, ja w ogóle przepraszam najmocniej, bo ja nie spytałem, jak pani ma na imię. Możesz do mnie mówić ty. To jak masz na imię? Mam na imię Ewa, ale to nie ma... Oczywiście to nie ta pierwsza. Nie ta pierwsza na samym początku. To już jest jakaś tam kolejność, ale w każdym razie imię zostało. Słuchaj, no to powiedz, jak, skąd inspiracja do tego, żeby robić teraz to, co w tej chwili robisz, bo rozumiem, że jesteś w drodze, bo jesteś człowiekiem jeszcze z perspektywą. Tak. Zajmuję się różnymi bardzo rzeczami związanymi z muzyką. Z muzyką? Tak. Ale z muzyką jakiego? Z rytmem ulicy. Z kulturą hip-hopową. Okej. Czyli rytmizujesz się muzycznie, ale rozumiem, że no w hip-hopie i czy w rapie będziemy zawsze mieli trochę też przesłania chyba też werbalnego, nie? Trochę tekstu? Oczywiście, że tak. Oczywiście. To jest twoje? Też. A jak to robisz, że najpierw to, potem to, a potem razem, a potem albo najpierw tamto, potem tamto, a potem razem, albo potem osobno? Skupiam się na jednej rzeczy w jednym czasie. Aha, taki wszystkoizm. I to znaczy, jak myślisz o tym, co w sensie intelektualnym, to od razu za tym idzie rytm i nawet jakieś wysokości tam muzyczne, tak? Tak. Aha. Słyszała pani kiedyś o czymś takim jak human beatboxing? No, oczywiście. To robisz? Tak. Kurczę. Właśnie chciałam powiedzieć, żebyś możesz do mnie mówić ty, to będzie nam łatwiej. Znaczy mnie będzie bardzo miło, jeżeli to mnie przeskoczysz. Mnie mama po prostu nauczyła kultury i ja nie widząc dobra. Osoby, z którą rozmawiam. Dobra, to jak się zobaczymy, to jakoś przejdziemy dobra, w tę wersję, która będzie ci wygodna. Ale wracając do tego, czekaj, bo tam zdaje się tekstu nie ma, bo są... W beatboxie akurat tak. Tak, mamy onomatopeję. Tak jest, właściwie ja to tak nazywam. Ma to bajer, można tak poniekąd, powiedzieć. Tak, no bo one są jednak no, udźwiękowione mimo wszystko, prawda, słowa konkretnego, ale ono ma swój wyraz. I jeszcze fajnie, bo nawet można je w ten sposób zapisać, można zapisywać je jak nuty. Aha, czyli w wysokościach też to normalnie... Przepraszam, może nie w wysokościach, tylko tak jakby biorąc pod uwagę, jak się robi tworzy muzykę w programie, układając bębny, na takiej rozumiem, zasadzie. Rozumiem, aha, w ten sposób. Tak. I czyli ma się stopa, werbel, hi-hat, najpierw przedźwięki. Aha, i sobie to
i jesteś to w stanie sobie po prostu... Ale mogę do ciebie mówić ty? Mogę? Oczywiście. Aleksander, no czekaj, czekaj. Czyli ty sobie na przykład zapisujesz, nazwijmy tę linię melodyczną poniekąd. Linię bitową. Bitową, tak. Ale to się zapisuje na... Ale nie na pięciu liniach, prawda? Nie, totalnie. To można takie, zapisać w notatkach sobie. W takich notatkach. Mm-hmm. I po to, żeby to było powtarzalne, tak? Tak, bo jednak... dla osób, które zaczynają z beatboxem, okazuje się, że jest to bardzo pomocne i bo oprócz tego, że zajmuję się muzyką, zajmuję się też nauką, przepraszam. Aha. Takiego beatboxu. Uczysz tego? Często, tak, często prowadzę warsztaty, w których uczę właśnie. Aha. A że jest już to super. Zapomniana sztuka, więc coraz mniej ludzi chce korzystać z tych warsztatów akurat. Naprawdę? Tak, a mnie tak. się to wydaje zapomniana? Troszkę tak. Aha. Troszkę tak, biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, no to jest zapomniane. Czy jest trochę podobne do skatu? Wiesz, do tej formy tego śpiewania jazzowego? Skat jest bardziej improwizacją jazzową. No właśnie, no tak, to wiem. Beatbox bardziej, że tak powiem, właśnie wywodzi się z korzeni hip-hopu. Tak? Bardziej jakby kładziony nacisk jest właśnie na beat, czyli perkusję, linię basową, która jest głównym składnikiem każdego rapowego bitu. I to urytmicznienie takie, prawda? Jest tak. Takie bardzo, ono jest takie piekielnie wyraziste. A pokaż mi coś, pokaż... Żyjesz? Żyję. Oddychasz? Oddycham. A powiedz, a musisz... I mam się całkiem dobrze. Kurczę, ale słuchaj, bo nie słychać pobierania oddechu, wiesz? To jest coś takiego na zasadzie breath control, czyli niektóre dźwięki, które wydobywam, spuszczają ze mnie powietrze, kolokwialnie mówiąc, okay. A niektóre napełniają. Napełniają, czyli dzieje się to automatycznie. A improwizacja, gdyby ona zaistniała, powiedzmy, że to nie jest zapisane. Ale to była improwizacja. To była improwizacja. Tak. No oczywiście, ale już na bazie, prawda? Na bazie wyuczonych jakichś tam... Pełnych świadomych, że tak powiem... Na bazie nauczonych schematów. O, może tak to nazwijmy. Nie mogę powiedzieć, żeby było mi to zupełnie obce. Nie robię tego oczywiście, nie umiem tego. Mhm. Chyba mniej dziewczyn to robi, nie? Ale każdy jest w stanie rozwinąć w sobie to, naprawdę. Pani słyszy, że ma bardzo ładnie, wokalnie, że tak powiem... Podstawione to i owo. Tutaj ładnie pani operuje swoim głosem, aha. Więc myślę, że pani by szybko załapała. Byłoby to możliwe. Znam paru chłopaków, którzy to robią i różnymi rzeczami też innymi się zajmują, ale najczęściej to są ludzie, którzy rzeczywiście z dźwiękiem trochę pracują albo instrumentalnie, albo wokalnie, prawda, w inny sposób. I to jest fenomenalne, uważam, uzupełnienie. Poza tym to jest coś takiego, w tym jest pewna tajemnica, że emocje są bardzo tak dozowane w taki tylko sposób, w jaki ty to sam jakby dyrygujesz sobie od środka. Mhm. I to jest fajne i budzi taką wrażliwość na nienazwalność, powiedziałabym. I to jest... Jeszcze operuje pani bardzo pięknym wokabularzem. Za przeproszeniem, nie? Że tak. Słuchaj, to no naprawdę, uczyniłeś mnie szalenie, bo mnie się to zawsze bardzo podobało. Na przykład uważam, że w sztukach w ogóle wokalnych umiejętność wykorzystania, w ogóle wszystko, co się wykorzystuje ze swoich umiejętności, wiesz, i do tego kosza możliwości. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby przesadzić i żeby epatować za każdym razem tą samą jakby ścieżką możliwości. Ale to, że możesz sobie na coś pozwolić, to jest ogromny taki zasób. Ja uważam, że to jest pewna szczęśliwość, ponieważ ty dokonujesz tego wyboru. I w danym momencie możesz na przykład zastąpić coś, co już sobie napisałeś, na przykład inaczej, że to będzie słowo
a jakże? A ty teraz tego, a jakże? Na przykład, tak interpretowane bez sensu, skądinąd przeze mnie w tej chwili, możesz sobie włożyć ten swój wdzięk, oczywiście też wdzięk, ale dźwięk. A słuchaj, a jakby to było, gdybyś słowu, które mi się wymsknęło, kompletnie przypadkowo, z taką interpretacją, jaką poniekąd ci podałam, na pewno ją zapamiętałeś w pewnym odsłuchu. Że a jakże, w sensie? Tak. Jakby go to zabitować, że się tak wyrażę? Jakby zabitować. Ale w sensie wpleść słowo, a jakże wbić? Nie, zrobić z tego słowa... No bo, czy moją... tak, interpretację. Interpretację gdyby, słowa, tak, a jakże. Tak. No ciekawe, ciekawe. No, wiesz, to jest abstrakcja, ponieważ to akurat mi się wymsknęło, a ponieważ mam taką skłonność, że jak się coś wymsknie, to może z tego da się ulepić coś, co jest w ogóle niewyobrażalne. Spróbujmy. Oczywiście to będzie w tobie i to będzie we mnie, co ja usłyszę. Dobra. To może być w zestawie. Spróbujemy. W jakimś, no. Tak, staram się to wizualizować sobie. Napiję się tylko wody. A oczywiście ja bym się napiła nawet dwa razy. Ja też się napiję. Aleksander, stolarz. Stolarz, no. Stolat. A jakże? Ale wiesz, ono było bardzo wesołe. To a jakże było bardzo wesołe. Miało taką energię i nawet myślałam, że ten koński taki twój, ten taki przyśmiech, ten taki, wiesz, który kojarzył się z tym, że koniowi dano w żłobie za dużo i tak dalej. I teraz tak, to właśnie, z tym mi się to skojarzyło. Tak, dokładnie. Że on jest na haju, ten koń, rozumiesz, i mówi, a jakże, rozumiesz? No, wszystko, no można by było jakże? Pojechać kurą oczywiście daleko posuniętą. Onomatopeje to jest coś, co uwielbiam i szczególnie one przydają się wtedy, kiedy nie ma oczywiście żadnego tekstu i kiedy tylko i wyłącznie... A słuchaj, zrób mi kawałek śmierci. A teraz tak troszeczkę jakby tak... Poczekaj... Coś się długo konasz, człowieku. Czekaj. A przytnij sobie tak delikatnie to, co lubisz u siebie najbardziej. Przytnij sobie na krótki zgon. Okej. O, jak mi smutno. Trochę cię zabolało. Tak? Delikatnie. Boli cię troszkę? To teraz przyszyj. Delikatnie. Przyszyj to sobie szybciutko z powrotem. Przyszyj to sobie. Mamy to. Aleksander, a słuchaj, skąd ty się w ogóle wziąłeś? Skąd to się wzięło? Z komiksu wypadłem. Tak przypuszczałam właśnie, że ty jesteś narysowany. Słuchaj, ale to jak byłeś, nie wiem, takim dzieciakiem, bo zdaje się, że masz jak byłem dzieciakiem, to wpadłem do kotła z THC. A co to jest? Aktywny środek konopny. Aż, ja myślałam sobie, pomyślałam sobie o jakimś gnojowisku daleko posuniętym, bo myślałam, nie, że... Nie, totalnie nie. Widzisz, to chociaż może to... rośliny na jakimś tam gnojowisku może tam rosną. Ale... Żebyś wiedział, że musi ale to tak, być jakiś ale dobry... Ale raczej nie. Ale rozumiem, ale nie. Myślę, za daleko. Za daleko wypadło. Ale powiedz, ale zanim to się zaczęło, to wszystko inne, o czym powiedziałeś, do czego wpadłeś, to nie wiem, jakieś korzenie muzyczne, coś cię, albo nie wiem... Czytałeś poezję, albo przeczytałeś jakąś jedną książkę, albo nie, jakąś wyobraźnię? Nie, przeczytałem sporo różnych rzeczy. No. Słuchałem dużo muzyki różnej i tak dalej. A co cię w muzyce ruszało tak najbardziej?
tak jak miałeś, nie wiem, 10, 11, 12 lat, wiesz, w tych takich początkach, kiedy właściwie zaczyna nam się trochę... W tamtych latach to mocno zainspirowane kulturą hip-hopową byłem i muzyką rapu. Aha. Dopiero w dalszych latach bardziej świadomie zacząłem traktować, że tak powiem, muzykę i zacząłem inaczej do niej podchodzić. O. Aha, czyli w ten sposób, ale uczyłeś się na przykład kiedyś na jakichś instrumentach coś tam robić? Nie, czy ty, absolutnie nie. Nie, jesteś bez tej takiej podwaliny, za przeproszeniem? Jeśli chodzi o teksty, jeżeli one już są, ono poza tym, co robiłeś teraz, to co tobą kieruje, żeby mówić do ludzi, bo mógłbyś mówić tylko tak? Tak, mógłbym. No. Co mną... Tak. O co chodzi... Że chcesz mówić też inaczej, czyli werbalizować słowem, precyzyjnie, tak, bardziej dostępnie dla maluczków. Właśnie często sytuacja, aha, którą widzę tu za i oknem. Teraz, tak? Mhm. Czyli nie, że jakaś reminiscencja, nie jakieś wrażenie. Ale też. Oczywiście, przecież to jest wszystko w jednym, to jest całe moje życie, cała moja dusza, czyli wszystko, co przeżywam, wszystko, co mnie boli, aha, wszystko, co kocham. I to się dzieje równocześnie, mówiłeś, że tak, że jak tworzysz to równocześnie i tekst z tym, że tak powiem... Nie, w sensie zajmuję się beatboxem, ale tak? W sensie tak naprawdę to bardziej już zajmuję się samym pisaniem i rapowaniem, ale jakby beatbox jest moją taką podstawą, od której się zaczęło, nie wiem, w 90. W którymś roku. No, ale słuchaj, mówisz, że mniej ludzi teraz jest tym zainteresowanych, młodych ludzi, że tak, oni tak, młodzi ludzie nie są absolutnie tym zainteresowani. Wiesz, bo to jest konwencja dźwiękowa, z jednej strony dosyć trudna technicznie, wymaga jednak pewnego przygotowania organizmu do tego, żeby to się zadziało. Myślę, chociażby no tak, no trzeba wykonać dużą pracę, żeby się czegoś nauczyć, więc nic jakby nie przychodzi szybko. Tak, to nie jest... A że żyjemy w kulturze, ja już wychowywałem się w kulturze instant, a już to, co mamy teraz, to już jest, że tak powiem, kultura instant w pigułce. Tak jest. I wszystko wskazuje na to, że to się może niestety jeszcze ciągle... Tak. No i jakby jest... Jakby każdy oczekuje szybkich... Efektów. Aha. Z małego nakładu pracy, a to jest wręcz odwrotnie zawsze. No bo to jest rodzaj takiej jakby pasjonerskiej jak gdyby historii. Jakby zapytała pani w szkole, kim dzieci chcą zostać, to odpowiedzą, że piłkarzem, youtuberem i że chcieliby walczyć w walkach i zarabiać pieniądze. Aha, no właśnie. I ten, to absolutna patologia. To słowo ostatnie pod tytułem pieniądze jest jak gdyby takim wektorem niby otwierającym wszystko, ale zamykającym również, ale oczywiście wiadomo, że niezbędnym, żeby można było robić różne rzeczy. Mhm. Natomiast kiedy to się staje tylko i wyłącznie tym wektorem, który jak ma się przestaje być środkiem, a staje się celem, jak to się mówi. To okazuje się, że ta zachłanność na to jeszcze i to wszystko najczęściej idzie w kierunku na zewnątrz, popatrz. A to, co na przykład jest w tak zwanych sztukach, nazwijmy to pięknych, bo do takich należy również to, co ty robisz, bo to jest sztuka piękna, nie w ujęciu klasycznym, XIX-wiecznym, czy nawet XX-wiecznym, tylko już XXI. Tylko nowym. Tak zwanym nowym, ale już za chwileczkę starym, bo to przyspieszenie... Tak. Bardzo dobrze pani mówi, dokładnie jest... To przyspieszenie jest takie, że teraz różnica między 30-latkiem a 20-latkiem to jest taka, jak kiedyś była między 70-latkiem a 30-latkiem. Tak, to prawda. To jest po prostu nie, to jest niewyobrażalne. Tak, wszystko biegnie o absolutnie wiele szybciej. I przestajemy właściwie zadowalać się tym, co teoretycznie mamy, a poza tym, a w pewnym momencie nie będziemy mogli też doskoczyć do tego, bo nam nasza wyporność po prostu mózgowa, intelektualna, zasoby nasze ludzie są przebodźcowani. I po prostu ta wydolność przestaje być. Czy boisz się tego trochę? Trochę tak. Trochę tego się boję. Boisz się tego? Znaczy, boję się. Może źle powiedziane. To złe słowo. Może obawiam się. Obawiasz się, ale widzisz siebie. Nie, siebie nie, bardziej moje dzieci. Tak, i sobie zdajemy sprawę z tego, że
będą mieli trudniej, ponieważ jest taka straszna wielość wszystkiego, że bardzo łatwo się w tym pogubić. Kiedy tak patrzę na tę ścianę żółtą, którą tam mamy przed sobą, wiesz, z tymi takimi kropkami, które po prostu, jak tak wpatrzysz się w to, ja w tej chwili tak zaczęłam na to patrzeć. Ja widzę wzór szamana na tym, nie wiem, po prostu, tak, wiesz co, to jest po prostu coś takiego, że wyobrażam sobie, że to zaczyna na mnie nachodzić i że tych kropek jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A i czuje pani niepokój. Znaczy, nie czuję niepokoju, tylko za chwileczkę one będą czarne, to znaczy ta, jak one się tak zakropkują, pomyśl sobie, to będzie po prostu czarna dziura, taka absolutnie czarna dziura. A, że wypełniają się pozostałe kropki, pani widzi. Dokładnie. Okay, okay. I to, co my mamy przed sobą w sztuczny sposób postawione, nie będzie w ogóle miało funkcji, ponieważ sami sobie będziemy robili te sztuczne dziury. Nie musimy sobie stawiać niczego za chwilę. No, ja widzę wzory w tych dziurach. Widzisz wzory. Czyli to jest taki... A rozumiem, że nie ma wzory matematyczne. Nie, nie, nie. To są zupełnie... Wzory w sensie... Tak, tak, tak. Obrazu. Obrazy, takiego, tak. Obrazu. I to jest trochę takie przytłaczające. A powiedz mi... Nie, w żadnym wypadku. Nie jest przytłaczające? Nie, totalnie Że to nie idzie na ciebie? Nie, totalnie nie. Ja się bardzo dobrze czuję z tym. Na mnie to trochę idzie, ale oczywiście jestem w stanie jeszcze swoją energią to... Że tak może powiem, to też różnica percepcji wiekowej, delikatnie. Oczywiście, może być i to, może być też sprawa temperamentu, pewnej siły. Mówisz, ty jesteś człowiekiem dużym, ja nie jestem człowiekiem dużym. Czyli wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie, w związku z tym, chociaż czuję się w środku dosyć duża, to znaczy to bardzo ważne. W tym sensie dosyć wystarczająca, może tak. Na moje... Ale jak to dosyć wystarczające? Dosyć wystarczające jest? Jak na moje wymagania, które mam wobec świata i też wobec siebie. Wobec ciebie... To ja już pani powiem, nie znając pani, że jest pani bardzo wystarczająca. Myślisz? Oczywiście, że jestem bardzo wystarczająca? Oczywiście, że No to dobra, to mam nadzieję, że jak się będzie taki moment, że się zobaczymy, to... To na samym końcu, po wszystkim. Ale proszę cię uprzejmie, jeżeli lubisz zobaczyć cokolwiek po wszystkim, to bardzo cię zapraszam. Jestem otwarta na każdą wersję, bo myślę, że sobie jesteśmy w stanie poradzić, bo trochę myślimy o tym, że ten świat, który nam się, tak mi się wydaje, który idzie, on i tak sobie pójdzie, bez względu na to, co my sobie w tej chwili wymyślimy, a chodzi tylko o to, żebyśmy w tym, co mamy i w tym, w jaki sposób funkcjonujemy, było nam po prostu jakoś bezpiecznie i przyjaźnie. Dobrze. Nie chcę, tak, przyjaźnie. Wiesz, żebyś czuł, że możesz się do czegoś przytulić, do kogoś przytulić, że ci, którzy cię słuchają, załatwiają też sobie coś dobrego dla siebie, bo taka twoja intencja pewnie jest. Tak. Żeby dostali coś, dzięki czemu... Moja intencja jest taka, żeby prowokować ludzi do myślenia. A do czucia? Do czucia też, oczywiście. No właśnie, bo wiesz, szczególnie muzyka, rytm też jest przecież niezbywalny. Do czucia też, ale jednak jestem facetem, więc... Myślisz? Choć uczuciowym na pewno. Jestem przekonana, że bardzo. Nawet słychać to tak, w sposobie artykulacji prawda, twojej. Prawda. Pewnej takiej, nazwijmy to, mimo wszystko, miękkości, która jest. Ona się oczywiście, wiesz, może tam... Czyli wyczuwa to pani od absolutnie, razu. Absolutnie. Jest pewien taki spokój, znaczy zaistnienia, nie mówię istnienia, bo to jest coś zupełnie innego, ale takiego zaistnienia, nawet to, jak sobie w tej chwili możemy pogadać, popatrz, nie mamy o sobie zielonego pojęcia. Ale to pani w niesamowity sposób prowadzi tą rozmowę, to tylko dlatego. Ja nie prowadzę, przecież ja gadam cały czas, Stefanie, słuchaj, zabij mnie. No właśnie, błagam właśnie cię. Bardzo dobrze, no, widać po prostu, że no, jest pani swoim żywiołem. Chodzi no. mi o to, żeby po prostu, znaczy ja... Ładnie też bardzo pani głos brzmi, więc na pewno coś pani pracuje głosem na pewno w jakimś ten, albo jest pani lektorem, albo aktorem. Najprawdopodobniej jeszcze były, jeszcze przecież odgrywane scenki były na samym początku. Zabiję cię zaraz. Daj spokój, to ja byłam delikatesem totalnym przecież. Ale w scenkach, daj spokój.
Delikatesem byłam, ale już się zmyłam, wiesz. Na pytanie, kim ty jesteś, to najchętniej mówię kim, wszystkim. Ja jestem kim chcę być, rozumiesz? To sobie tylko wymyślę, to jest bardzo dobrze, dobre podejście, bardzo prawda? Dobre. Ale wiesz co, dla mnie jest zawsze najważniejsze... Nie bądźmy niczym ograniczeni, nie ograniczajmy się w żaden sposób. Tak, ale najważniejsze jest to, żeby fajnie nam było ze sobą. I ja, wiesz, już tak... Powiedzmy, generalnie rzecz ujmując, właśnie nie tylko w przestrzeni tutaj między nami, nawet podzielonej tą zastawką, myślę sobie, że to, co jakby w życiu jest najważniejsze, to spotkania, współistnienie, to współorganizowanie przestrzeni. Doświadczenie wspólnoty. Wiesz, to tak się nazywa, może literacko. No tak, tak, tak. Brzmi tak, wiesz, no takie na piedestale. Ale serio, wnosi ale to dużo. Jest. Powiem pani szczerze, że naprawdę wnosi to dużo. Ta rozmowa dzisiejsza jest naprawdę bardzo, bardzo oryginalną rozmową, jeżeli chodzi o taki fajnie, że jakby taki też zaskakującą. O, zaskakującą. Fajnie, ja się bardzo dobrze czuję z tobą. Ja również. To jest po prostu coś takiego, że to jest takie najfajniejsze, że takie spotkanie zbuduje nam jakiś taki rodzaj innego trochę, innej perspektywy odbierania samego siebie, tak, ale tak, z drugiej tak, strony tak, tak. Mówimy też, na pewno jeżeli będą tego słuchać inni, to może im będzie przyjemnie, że można w ogóle o sobie nic nie wiedzieć i być ze sobą niezależnie, bez obciążeń, bezocennie, bez pieniężnie, że bardzo, tak powiem. Bardzo mądrze nie? pani mówi. Nie, bardzo nie wiem, czy to jest takie mądre, to są takie oczywistości. No tak, tak, wiesz, to są oczywistości, ale nie? na te czasy to jest bardzo mądre. Wiesz, naprawdę. Pani Ewo. Kochanie moje, absolutnie jest mi z tobą bardzo dobrze. Zostań ze mną. Jeszcze chyba pójdę do ciebie na te lekcje. Chryste Panie, ale dałabym spokojnie, radę. Dałabym radę się, wiesz, wyłożyć nawet. Poza tym ja myślę, uważam, że ma pani naprawdę... Impotencjał, nie? Tak, to ma ładnie pani się potencjał. Nazywa. Impotencjał, posiadamy impotencję. I te wszystkie... A bardziej będę skatować, bo bliżej, tak, bliżej mi właśnie do tego. Tak, mogłaby pani do dobrze skreczowanie udawać. Tak jest, to takie, wiesz... Nagra! Ale fajnie też pani operuje guzę. Kochany, lata pracy. Nie, trochę nie żyjemy, ale jest dobrze. Słuchaj, ale za to pojemność. Chciałabym mieć twoją, żeby dało się to tak szeroko powiedzieć i nie zdechnąć. Ale wiesz, zdychanie jest fajną rzeczą, ale oczywiście tylko w wyobraźni. Właśnie ale chciałem. Wiesz co, tak w wyobraźni, żeby uruchomić czyjąś wyobraźnię, żeby to zdychanie było prawdziwe, ale żeby ono miało ten ładunek na przykład żalu. Na przykład smutku. Na przykład wyczerpania. I może od, nie wiem, czegoś takiego, co jest odpoczynkiem? Że też jest potrzebne? Ale jeżeli jest radość, to zupełnie inaczej. Eju, au! Prawda? Mamy zupełnie coś innego. No, troszeczkę tak. A co będziesz robił kiedyś? Co będę robił kiedyś? Ojejku, czas pokaże. No dobra, to taki wytrych, wiesz. Czas pokaże, no mam nadzieję, że będę mógł się zajmować tym, czym się zajmuję cały czas. Myślisz, że a w jakiejś innej formacji, zawsze sam, zawsze z kimś, nie, zawsze nie. obok? Ja w różnych konfiguracjach działam bardzo. Tak? Jakby tak. I lubisz to? Lubisz ten moment, kiedy jest ktoś z tobą i lubię na przykład też. Prowadzicie ten pewnego rodzaju artystyczny dialog? Tak. Tak, właśnie jestem też w takim właśnie jednym projekcie, w którym jestem z moim ziomalem serdecznym. Z którym bardzo dobrze się rozumiemy właśnie na etapie artystycznym. Aha. Ale słuchaj, a jesteście w stanie na przykład poimprowizować w momencie, w którym jesteście w takim dialogu i dobrze się czujecie, wyczuwacie, to w tym sensie myślę, czujecie, że jego pauza może być
twoją pauzą również i nie musisz natychmiast znajdować się w tej pauzie ze swoim, żeby wytrzymać to jego wyciszenie. Tak, oczywiście, oczywiście. Tak, tak to wygląda, jeżeli się ma, że tak powiem, taki no jeżeli to dobrze współgra wszystko, to tak to powinno wyglądać za każdym razem. A słuchaj, a jesteście w dialogu, że tak powiem, zgody intelektualnie, czy czasem w niezgodzie? Raczej w zgodzie, zawsze. Widzisz, jak jest w zgodzie... Raczej 95% w zgodzie. Ale popatrz, jak masz dialog dramatyczny, żeby on był dramatyczny, chodzi mi o dramaturgię, a nie o to, że jest przerażający, to wymiana zdań z człowiekiem, który myśli tak samo jak ty, jest właściwie tylko i wyłącznie. Może trzeba się czasem nie wnieść nic, tak? Prawda? Potwierdzenia. Że tak? Jesteś tylko w potwierdzeniu, prawda? To są te bańki, w których się znajdujemy, na przykład politycznie się tak znajdujemy, czy światopoglądowo się tam znajdujemy. Zgodzę A teraz interesujące jest to, żeby zachować to humanum i zachować tę miłość do drugiego człowieka, mówiąc, wiesz, bardzo moczopędnie do góry, rozumiesz? Ale zachować tę swoją odrębność. Poglądzie, to nie znaczy, że twój pogląd jest bez sensu, tylko mam inny. Inaczej atakuję. Ja atakuję coś w życiu od dołu, ty atakujesz to, ponieważ jesteś duży, możesz sobie zaatakować to od góry. U mnie wygląda tak życie. Życie weryfikuje wszystkie te moje, tą drugą stronę, o której pani mówi. Już wtedy wspólnie, jak robimy już tą, jakby, że tak powiem, niesiemy przekaz robiąc muzykę, już robimy to w określony sposób, który jest naszą wypadkową rozumienia świata. Właśnie, czyli mamy taki moment, to jest właśnie ten element profesjonalizmu, że jednak dokonujemy tych prób, popatrz, a w życiu tak się nie da. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem. My możemy sobie popróbować różne rzeczy, na różnych wysokościach. Tak, ale nigdy nie wiadomo, co wypadnie. Nigdy nie wiadomo, jaką czekoladkę wyciągniemy, jak to w Forrestie Gumpie. Ale popatrz, w muzyce, w literaturze, w sztukach w ogóle, nawet w malarstwie, zawsze to jest jakiś element próby, która do czegoś doprowadza. Natomiast życie nie ma próby. Tu i teraz się zdarzyło, możesz wyciągnąć wniosek, potem coś podobnego zrobić, podobnie do tamtego, albo lekko inaczej, ale zawsze to będzie twój pierwszy raz. Bardzo długo dochodziłam do tej wiedzy. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest moja, wypadkowa tylko i wyłącznie moich doznań, czy moich dokonań, czy braku dokonań, ale uświadomienie sobie tego było dla mnie w którymś momencie takie, powiedziałabym tak, eureczne. Wiesz, eureka. Rzeczywiście, próbować sobie mogę na planie filmowym. Ty sobie, no nie wiem, na próbie w teatrze. Ty sobie możesz próbować na próbie muzycznej. Tak, i czy jak jesteśmy w działaniach, prawda, artystycznych. To możemy. Natomiast w życiu... Nie. A wiesz, co jest jeszcze fajnego, Aleksander? Że myśmy nie mieli próby do tego, o czym teraz i w jaki sposób gadamy ze sobą. Tak. Nie było schematu. Stary, i uważam, że to jest kapitalne. Po prostu to jest kapitalne. Nie chcę wchodzić w ten język młodzieżowy. W ogóle bardzo fajna forma jest, nie? Tej rozmowy. Że właśnie to jest bardzo fajne. Wydaje mi się, że to jest... Jakby od innej zupełnie strony. Tak, nie? Że inspirujące to jest niezwykle i daje taką wolność, chociaż ja na przykład lubię patrzeć na drugiego człowieka i dla mnie jest bardzo inspirujące oko, wyraz twarzy, pauza, zawieszenie, te wszystkie takie elementy, które są niewerbalizujące się, wiesz, że one się gdzieś... Od razu mi się chce zadać następne pytanie, bo jak zobaczę, że ci opadają uszy na przykład na kolana, to jest super, zresztą kiedyś nie widziałam tego nigdy. To psu opadają, przepraszam, to tobie nie. To pomyliłam cię z jakimś fajnym psem. Ale to bardzo, bardzo rasowy był, bardzo rasowy, żeby nie było. Rozumiesz? Ja jakiś pies, to tylko piesek.
I to buldog francuski. O Boże, 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 Boże. Francuski? I pierdzący, tak. Pierdzący, no proszę bardzo. Ale francuski on ma... To dawaj mu... Le France. Proszę, a mógłbyś zrobić to po francusku? Le France? O, jak pięknie. On jeszcze powinien być taki... Wiesz, bo on ma, francuski ma coś takiego. Ale to nie, to on taki bardziej z tej gorszej dzielnicy, z francuski. Dobra, bo ja chciałam, żeby był taki seksualno-optyczny, no błagam cię, no zrób mi francuskiego pieska, proszę cię bardzo, bardziej w taki... I rozsuńmy te kurtyny albo nie, to zrobimy sobie to inaczej, bo będziemy musieli jeżeli się wykańczać. Jeżeli pan chce, to ten, bo mi naprawdę... Nie chcesz? W sensie, szczerze, wszystko mi jedno. Chyba cię kopnę. Chyba na ciebie zrzucę tę zasłonę. To jest ogólnie ciekawa rzecz, bo i tak przecież na samym końcu się zobaczymy i tak dalej, więc... Słuchaj, bo się wkurzę. No dobra, już. Zabieram i nie, to? I czekaj, I wtedy nie. Ty podejdź do tej ściany. Słuchaj, teraz będą nas widzieć tylko do połowy. Podejdź do ściany. Tu, podejdź do ściany. Podajmy sobie dłonie. Zostań ze mną! Zostań ze mną! Jak dziewczyna w wojsku! Zostań ze mną! Zostań! To teraz robimy tak... I ty też tak... Koniec! Aleksandrze, koniec! Zostań. To co? Zostań tam! Wyłączyć kamery!